Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj skupimy się na blacharce, no i tych kwestiach elektrycznych w Fiacie. Ja zacznę od wyjęcia całego wnętrza. Wiadomo, plastik, poliester i tak dalej niezbyt fajnie współgrają z ciepłem, które wytwarza się przy spawaniu. Także zaczynamy. Przed rozpoczęciem pracy wymontuję akumulator. Tam mamy w fotelach poduszki powietrzne i tak dalej, więc chcę, żeby to wszystko było bezpiecznie, zgodnie ze sztuką. Także od tego zaczynamy. Rzeczą, która według mnie jest bardzo ważna w rozbieraniu czegokolwiek, czy to wnętrze, czy to jakiś inny element samochodu, jest to, żeby wiedzieć, jak to potem poskładać. No i oczywista kwestia, jeżeli coś robimy tego samego dnia, to pewnie będziemy wiedzieli, gdzie która śruba idzie, ale jeżeli śrub jest dużo, albo będziemy składać po jakimś czasie, to ja mam taką metodę, że biorę sobie takie zwykłe po prostu kartki A4. Ja w tych kartkach zapisuję, do czego jest ta dana rzecz. W tym wypadku będzie to fotel, przód, prawy. I ja sobie teraz zbieram wszystkie śrubki, podkładki, nakrętki, plastiki mocowania, wszystko co tam jest. I zawijam to właśnie w taki pakiecik. Temu potem, jak będę to składał, to nie będę się zastanawiał, nie będę szukał tych śrub, a już na pewno będę miał pewność, że to jest do danej rzeczy. Wygłuszenia maty już wyjąłem. No, nie ma petardy, ale też powiem szczerze, że spodziewałem się większego syfu. Tak naprawdę miejsca, które są tutaj łączenia. To wszystko trzeba będzie wyczyścić, być może wymienić część elementów, na pewno odpowiednio to zabezpieczyć. Więc to są problematyczne miejsca, a tak naprawdę to reszta wygląda całkiem ok. Także ja tym wszystkim postaram się zająć jak najlepiej. No też, że tak powiem, w granicach rozsądku. O! I kontynuujemy pracę. Zdjąłem już plastikowe nakładki progów. Jestem miło zaskoczony. Nie ma tam żadnych dziur, ani nic w tym stylu. Progi dokładnie wyglądają, za chwilkę zobaczycie na zbliżeniu. Z jednej strony zaraz zdemontuję błotnik, żeby mieć całkowite dojście już do tego progu i będziemy powolutku pewnie to zdejmować, żeby zobaczyć, co tam się dzieje dokładnie w środku. A teraz będę tu wycinał wszystko kątóweczką po prostu, czy też diaksem, czy też flexem, czy też gumówką, w zależności w jakim rejonie Polski jesteśmy. Zdjęty został już cały próg. Widać, że jest tutaj sporo korozji. Może nie sporo, no ale widać, że jest w środku ta korozja. Także zostanie to wszystko wycięte, co trzeba, będzie zakonserwowane. No i tyle. Ja już tutaj co się dało, co można było, powycinałem. W środku jeszcze muszę trochę podkurzyć, bo wszędzie jest taki rdzawy pył, żeby po prostu sprawdzić, czy czegoś nie ominąłem i ewentualnie to jeszcze zrobić. Tutaj jeszcze będzie kawałeczek przy drzwiach kierowcy do zrobienia. No i teraz powolutku kowadełko, młoteczek, cyk cyk, dorabiamy kawałek po kawałku.
Tutaj już właściwie naprawiamy ten element, ja to trochę spawam. No i nie są idealne do spawy na pewno, ale dla mnie to zawsze jakaś okazja, żeby się poduczyć trochę spawania. A takiego samochodu nie byłoby tak jakoś bardzo szkoda, nawet gdyby coś nie wyszło i tak dalej. Mały update'ik pod koniec kolejnego dnia. Dzisiaj pracowaliśmy nad tą wewnętrzną stroną progów i udało nam się w sumie to wszystko już zrobić. Jak widać, jest już pospawane na gotowo. Może nie jest to najpiękniejsza robota, jeżeli chodzi o spawanie, no ale tak jak mówię, cały czas się uczę. To wszystko jest pokryte podkładem. Ja wybrałem pokład epoksydowy. Jeszcze jutro pójdzie na to akryl. Już dzisiaj będę zaraz kończył sprzątać narzędzie, także sobie to otwórzczam. Oprócz tego jeszcze częściowo, o jest, żeby nie dotknąć, częściowo wewnątrz pokryłem takie newralgiczne miejsca po oczywiście uprzednim oczyszczeniu podkładem i tam też pójdzie akryl pewnie w kolorze czarnym. Zewnętrzna część progu też jest już przygotowana. Na to pójdzie już tylko ta nakładka, którą też się wcześniej zająłem. Co prawda czasowo nie idzie to tak szybko, jakbym chciał, ale no wiadomo, chciałbym zrobić to najdokładniej, najlepiej jak potrafię, a poza tym no dużo rzeczy też się oczywiście uczę. No. Także następnym etapem będzie montaż już ostatniej warstwy. Ja dzisiejszy dzień zaczynam od przygotowania progów. One niby są jakimś tam podkładem pomalowane, ale dla mnie ten podkład to jest po prostu śmieszne, bo to niemalże pod palcami odchodzi. Także to chyba były najdroższe progi, jakie ja mogłem dostać, najpodobniej najlepsze. Aczkolwiek i tak czy siak one od środka jeszcze będą dodatkowo zabezpieczone przeze mnie po prostu podkładem epoksydowym. No i oczywiście jak już wszystko będzie pospawane, no to na uszczelnienia pójdzie zapewne, na spawy pewnie pójdzie masa taka do uszczelnień, a do środka jeszcze też konserwacja. No, także ja od tego zaczynam. On jest już od środka zapodkładowany podkładem epoksydowym. Dodatkowo są już powiercone otwory na zgrzewy i są też przygotowane otwory na kołki montażowe do listwy, plus jeszcze tutaj otworek do mocowania błotnika. Miejsce mam właśnie przymiarka drzwi do progu. Wszystko się ładnie zamyka, może pokażę. Bez większych problemów. Szpara też jest równa na całej powierzchni. Próg też jest ładnie spasowany. Tu oczywiście on jest niżej, ale dlatego, że tu jest jeszcze zakładki, błotnik i tak dalej, ale ta cała krawędź jest równa i powiem szczerze, że jestem w miarę zadowolony z tego, co mi tutaj wyszło. Tych moich blacharskich wygłupów. Także tak to wygląda teraz. Próg póki co zamontowałem na 3 blachowkręty. Tak po prostu, żeby je szybko potem zdemontować, bo ze spawami to trzeba je rozwiercać, a potem jeszcze może nie chcąc trochę zgiąć blachę, więc nie chciałem tego robić. Został zakończony kolejny etap, czyli już próg jest cały gotowy, nałożony i pomalowany podkładem epoksydowym. Nie nagrałem tego wczoraj, bo miałem duże ciśnienie czasowe. Także update jest dzisiaj i ja zdecydowałem, że na ten podkład epoksydowy będę kładł szpachlę, a nie na gołą blachę w tym przypadku. Zabezpieczyć i tak dalej. A jeszcze wczoraj położyłem pod spód mastyki na miejscach spawu dla dodatkowego zabezpieczenia i w sumie wszędzie praktycznie wszystkie spawy, wszystkie te newralgiczne miejsca w taki sposób jeszcze dodatkowo, oprócz oczywiście podkładu i tak dalej będę chciał zabezpieczać. Sposobem doszliśmy do końca pierwszej części blacharki. Ja muszę na początek powiedzieć bardzo ważną rzecz. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja jestem kompletnym amatorem, jeżeli chodzi o szczególnie o blacharkę, więc jeżeli szukacie poradnika, a nie takiej luźnej formy vlogowej, to proponuję obejrzeć film Krzysztofa Entronika. On zrobił świetną robotę, jeżeli chodzi o, moim zdaniem zrobił świetną robotę, jeżeli chodzi o pokazanie wymiany progów, także link znajduje się w opisie. Na dzisiaj to już wszystko. Prace nadal trwają, także będziecie informowani na bieżąco. Możecie mnie subskrybować, żeby dostawać powiadomienia o filmach. I oczywiście możecie ten film ocenić albo skomentować. Także ja dziękuję i do następnego razu.